Dzień dobry, kochani. Ja właśnie idę na Górę Objawień. Po raz ostatni. Powiem wam szczerze, że w ogóle nie chcę mi się wyjeżdżać. I w ogóle nie tęsknię za domem. Jakkolwiek w nim jest fajnie. I chcę się z wami podzielić jedną refleksją. Szukałam tutaj różnych odpowiedzi na swoje aktualne życiowe pytania, problemy. I zrozumiałam dzisiaj rano, że odpowiedź jest tak naprawdę nieustannie ta sama. Post, Eucharystia, spowiedź, modlitwa, czytanie Pisma Świętego, życie tym Słowem. Życie sakramentami. Modlitwa różańcowa. Odpowiedź jest ciągle ta sama. Pięć prostych kroków, ale praktykowanych. No i teraz jest takie zadanie, żeby je praktykować. Żeby być konsekwentnym. I tak samo zawsze wam mówię w networkingu, że networking działa, jeżeli ty działasz. Są proste zadania do wykonania, jeżeli są wykonywane systematycznie, przynoszą rezultaty w postaci pieniędzy, w postaci rozwoju i tak dalej. I tutaj bardzo łatwo, jakby znowu to zobaczyłam, że tak samo właśnie jest na drodze wiary. Czyli konsekwentnie odpowiedź jest tylko jedna, ale trzeba być cierpliwym, systematycznym i poddawać się temu prowadzeniu, a nie ciągle po swojemu. Także zadanie przede mną i przed każdym z was, z nas. Cudownego dnia wam życzę. I wrzucę wam zaraz jeszcze jakiś widok już z Góry Objawień, jak wejdę. Przesyłam wam błogosławieństwo od Królowej Pokoju. No i niestety, trzeba wrócić na swój poligon i działać. Zrobiłam mały postój przy schodzeniu już z Góry Objawień. Na górze miałam cudowne spotkanie. Zaśpiewałam też Maryi piosenki, których nigdy tutaj nie śpiewałam. Te, które powstały w tym czasie, kiedy mnie tu nie było, razem z Arturem z naszej płyty. To było bardzo wzruszające. W ogóle nie wiem, już chyba nie widać tego wzruszenia, ale było ogromne. I nie chciałam stamtąd schodzić. Powiem wam, że cudownie jest być częścią tego wielkiego planu, który się dzieje na naszych oczach. I każdy z nas jest jego częścią. Jeżeli to oglądasz, ty też jesteś częścią tego wielkiego planu, który Pan Bóg zaczął i który kontynuuje. Więc jeżeli macie taką możliwość, a każdy ma możliwość, chociażby duchowo połączyć się z tym miejscem, z Medjugorje, a jeżeli możesz tu przyjechać, to przyjedź, zapraszam cię tutaj.
żebyś doświadczył tego pokoju, doświadczyła tego pokoju w sercu, którego nie da się w ogóle wyrazić słowami. Do zobaczenia, kochani, już nie trzeba wracać, chociaż jest strasznie, strasznie nie chcę. Jeszcze wam zostawię kawałek tej góry.